Kominiarz puka do drzwi. Otwiera stara babcia w długiej, czarnej sukni. Przygląda się zalotnie kominiarzowi i rozchyla bardziej dekolt. Na jej pomarszczonej, oklapniętej piersi ma wytatuowaną żaby i pyta kominiarza. Jeśli zgadniesz, co to jest, możesz pójść ze mną do łóżka. Kominiarz panice. Słoń! To jest słoń! Babcie na to. No okej, okay. ta odpowiedź mieści się jeszcze w granicach tolerancji. Lew robi listę, kogo zje. Przychodzi serenka. Lwie. Czy ja jestem na liście? No niestety jesteś. A dasz mi jeden dzień, żebym się pożegnała z rodziną? Dobra, nie ma sprawy. Na następny dzień przychodzi sarenka i lew ją zjada. Przychodzi lis. Czy ja jestem na liście? No niestety jesteś. A dasz mi jeden dzień, żebym się pożegnał z rodziną? Okej, okay, nie ma sprawy. Przychodzi lis i lew go zjada. Na następny dzień podchodzi króliczek. Wie, czy ja jestem na liście? No niestety jesteś. A możesz mi wykreślić? Lew na to... Spoko, nie ma sprawy. Mąż wraca do domu z pracy później niż zwykle. Po cichu otwiera drzwi i wchodzi do sypialni. Spod kołdr wystają cztery nogi zamiast dwóch. Zdenerwowany bierze pałę za drzwi i wali nią w kołdrę. Po takim wyczerpującym zadaniu idzie do kuchni, żeby się coś napić. Wchodzi, patrzy, a tam siedzi jego żona i czyta pismo. Cześć kochanie, przyjechali dzisiaj twoi rodzice, położyłam ich do sypialni. Mam nadzieję, że już się przywitałeś. Na lekcji pani mówi do dzieci: Pod żadnym pozorem nie całujemy zwierząt. One przenoszą wiele zarazków. E tam moja ciocia całowała swojego kota. I co się stało? Kot zdechł. Do pracy przy hodowli zwierząt zgłasza się pewien facet. Dyrektor hodowli pyta się, co potrafi. Może zainteresuje pana fakt, odpowiada interesant, że rozumiem mowę zwierząt. Tak? pyta zdziwiony dyrektor. To chodźmy do krówek. Zobaczymy, co pan potrafi. Wchodzą do krówek, a na tu krasula. muuuu. Co ona powiedziała? Że daje 10 litrów mleka, a wy wpisujecie tylko 4. O kurczę, Ale chodźmy do świnek. Wchodzą do świnek, a tu. Co ona powiedziały? Że daje 5 prosiąt, a wy wpisujecie tylko 3. O jacie. Chodźmy jeszcze do baranów. W drodze przez podwórko mijają kozy, a ona me. Panie nie słucha, szybko mówi dyrektor bo to było dawno i byłem pijany. Przychodzi facet do sklepu zoologicznego z niedźwiedziem na łańcuchu i krzyczy w progu Gdzie jest ten łobuz sprzedawca, co dwa lata temu chomika mi sprzedał? Wchodzi baba do ginekologa i widzi dwóch facetów ubranych w białe fartuchy. Panie doktorze, chyba jestem chora, proszę mnie zbadać. Rozbiera się i kładzie się na fotelu. Kiedy już po wszystkim, kobieta z nadzieją pyta: No i jak, wszystko w porządku? Na to odpowiada jeden z facetów. Proszę poczekać na lekarza, my to tylko okna malujemy. Diabeł złapał Polaka, Rosjanina i Niemca. Powiedział im, że mają pokazać swoje ulubione auta. Polak przyjeżdża Fiatem 126P. Niemiec mercedesem. Ruska nie ma. Diabeł powiedział, że to nic nie szkodzi i mogą zaczynać bez niego. Powiedział, że ich wypuści, jeżeli rozwalam auto jednym kopem. Polak kopie rozpadającego się fiata. Szczątki leżą na ziemi. Niemiec kopie? Nic. Zaczyna płakać. Nagle zaczyna się śmiać. Dlaczego się śmiejecie? Bo rusek czołgiem jedzie. Policjant zatrzymuje kierowcę. Panie kierowco, prosimy o dokumenty. Kierowca podaje dokumenty policjantowi. Policjant sprawdza. W porządku, to jeszcze pan dmuchnie walkomat. Kierowca dmucha alkomat pokazuje 0,0. 00? Chyba się zepsuł, mówi jeden z policjantów. Jak to się zepsuł? Dawaj. Drugi policjant dmucha walkomat. No i co chodzi? 2,5. jest w porządku. Spotyka się dwóch facetów. Jeden mówi Kurczę, powiedz mi, co mam robić? Mam problem z teściową, wkrzania mi się do każdej dyskusji, kłócimy się i nie mogę z nią dojść do ładu. Spoko kupię samochód, teraz jest dużo samochodów. Wypadki, na pewno się zabije. Ok, spotykałem się po dwóch tygodniach. Chryste, Aleś mi doradził. Co się stało? Posłuchaj, nie dość, że straciłem kasę na samochód. Ona żyje i prowadzi jak szatan. Jeszcze ma trzech kierowców na sumieniu. A jakiś samochód jej kupi? No syrenkę. Boś głupi, trzeba było Jaguara. To by już nie żyła. Ok, teraz jej kupię Jaguara. Spotykałem się po dwóch tygodniach. Rany Julek, jaki jestem szczęśliwy. Co, nie żyje? A nie mówiłem? Uff, wreszcie nie żyje. Najbardziej mi się podobało, jakie głowy odgryzał. Wieczór. Syn przed wyjściem na miasto szuka czegoś w szufladzie. Przygląda mu się ojciec. Czego ty tam szukasz? Latarki. Po co ci? Bo idę na randkę. Za moich czasów na randki chodziło się bez latarki. I patrz na co trafiłeś. Wiesz mamo, Janek mi powiedział, że jesteś najmilejszą kobietą jaką zna. Może go do nas zaprosisz? Nie trzeba. Niech dalej tak myśli. Dziękuję za oglądanie tego filmiku, jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić najnowszych odcinków.